Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu na pierwszy kwartał 2022 roku, styczeń, luty, marzec, sprawy zawodowo-finansowe oraz uczuciowe. Do każdego rozkładu wylosuję dla Was kartę patronkę ze złotego tarota, natomiast sprawy zawodowo-finansowe zrobimy sobie talią tego tarota. Uczuciowe syrenim tarotem. Pod tym filmem macie link do strony, gdzie te karty można sobie zamówić, kupić, zobaczyć ofertę. Często mnie o to pytacie, więc odsyłam. Kochani, przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować i jest to zupełnie normalne zjawisko. Każdy z Was ma inną sytuację życiową, dlatego zawsze wybierajcie te karty, które rezonują. Dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może znajdziecie tam dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Link do strony, gdzie znak ascendentalny się oblicza, też macie przypięty pod tym filmem. No dobrze, kochani, zaczynamy. Od pracy i od finansów. Karty wszystkie były potasowane. Teraz poprzez przełożenie wylosuję dla Was kartę patronkę. Praca, finanse dla byka, pierwszy kwartał. As kielichów, cudownie. Cudownie, moje kochane byki. Pojawi się szansa, wykorzystajcie ją, wykorzystajcie ją. Będziecie bardzo zadowoleni. Spełnicie się zawodowo, tak? Uda się jakiś projekt zrealizować, otworzyć wymarzoną firmę, bądź dostać awans, zatrudnić się u jakiegoś pracodawcy, u którego do tej pory było ciężko z zatrudnieniem, może jakieś miejsce się zwolni, no nie wiem, pojawia się szansa, wykorzystajcie to. Będziecie bardzo zadowoleni, szczęśliwi, spełnieni, taki prezent od losu, jakieś nagrody, wyróżnienia, sukces, pełną parą. Będzie praca na pewno, a ci, co mają pracę, na pewno odniosą wielki sukces, zarobią spore pieniądze, rozwiną swoją firmę, swoje umiejętności, będą pracownikiem roku, być może. Może uda Wam się jakiś projekt, przetarg, no nie wiem, jakąś inwestycję zrealizować, co bardzo korzystnie wpłynie na Waszą historię zawodową. No dobrze, kochani, teraz zobaczymy, co poszczególne miesiące. Styczeń. Styczeń dla byka. Praca. Rycerz mieczy. Dwie buławy. Królowa mieczy. Nie chcę wyzumować. Za ciemna. Luty, luty, kochani, co tam dla Was? Paź mieczy. Sześć denarów. Księżyc. Marzec. As denarów. Trzy kielichy. Nie chcę.
i 7 mieczy. W tle czytania cesarz. No cesarz, własna firma, tak? Budowanie własnego imperium. Rozwój zawodowy bądź awans, objęcie jakiegoś ważnego stanowiska, ważnej funkcji, nagrody, wyróżnienia, praca gdzieś na jakimś urzędzie, na jakimś stanowisku. No cesarz nie musi się martwić o pieniądze. Ma pracę w miarę no, odpowiedzialną, ale wygodną, można powiedzieć. Wygodny fotel prezesa bądź dyrektora, bądź no, jakiejś osoby, która zasługuje na to stanowisko, bo ciężką pracą sobie to wypracowała. Dobrze, kochani, co odchodzi do przeszłości w styczniu? Rycerz mieczy, jakieś wiadomości, jakieś takie uparte dążenie do celu. Stawianie na siebie, pewność siebie, odpowiednie kroki, szybkie działanie, walka o awans, staranie się o pracę, wykłócanie się być może nieraz nawet, bo mi się należy, bo ja zasłużyłem. Jakieś wiadomości, które bardzo szybko do Was dojdą. To już jest za Wami. Niektóre byki być może były pewne, że ten awans bądź jakaś podwyżka, jakieś stanowisko jest dla Was przygotowywane. Natomiast te byki, które szukały pracy, myślę, że bardzo szybko ją znajdą. Wysyłaliście CV, odpowiadaliście na ogłoszenia i będzie wiadomość zwrotna. Szybka taka reakcja. Zwłaszcza jeżeli jesteście w jakiejś dziedzinie utalentowani, wykształceni, macie doświadczenie i jesteście, że tak powiem, poszukiwanym pracownikiem, więc tutaj na pewno nie będziecie mieli problemu z zatrudnieniem. Co dwójka buław? Dwójka buław, karta, która mówi o tym, że planujecie coś, zastanawiacie się nad możliwością współpracy. Zobaczcie, do jednego tego drąga kija ten mężczyzna ma uwiązaną rękę, natomiast do drugiego nogę. Co to znaczy? No dla mnie to znaczy, że są jakieś być może dwie oferty, dwie propozycje, dwie firmy, które no, starają się o mnie, tak? Chcą, żebym u nich pracował. I muszę podjąć decyzję, muszę się zastanowić. Związanie też z jakimiś dwoma projektami. Współpraca z jedną i z drugą z firm. I trzeba się zdecydować. Tutaj może być też taka sytuacja, gdzie macie możliwość pozostania na tym stanowisku, w którym już jesteście, czy przejście do innego działu, objęcie nowych funkcji, objęcie jakiegoś właśnie nowego stanowiska, miejsca pracy. Ale jesteście spokojni, bo wiecie, że i w jednym, i w drugim miejscu zarobicie pieniążki. Tutaj jest kwestia tylko wyboru pomiędzy. Czekacie cierpliwie, więc jakieś tutaj dwie firmy być może będą się starać o Was. Może być też taka sytuacja, że czekacie na wiadomość z dwóch konkretnych firm, z którymi chcielibyście związać swoją współpracę, no i prawdopodobnie z którą z nich tę współpracę nawiążecie. Koniec stycznia. Królowa Mieczy. Więc decyzja będzie rokować na przyszłość. Wybierzecie mądrze. No tutaj może być też tak, że ktoś za Was zadecydował. Albo wybraliście korzystniejszą z opcji. Prawdopodobnie współpracę z kobietą. Ale to będzie Wam się opłacało na przyszłość, tak? Czyli
jeżeli mieliście wybrać pomiędzy na przykład wodnikiem a wagą, pomiędzy mężczyzną około 30, a kobietą po 40, wydaje mi się, że tutaj współpracę nawiążecie z jakąś kobietą. I to będzie trafna decyzja, dobrze rokująca na przyszłość, dlatego że ten rycerz mieczy jest jeszcze taki niepewny, taki roztrzepany, no niby pewny, znaczy wie czego chce, ale jeszcze gdzieś jest w drodze, tak? A ta królowa mieczy, no to już jest ktoś. Chodzi mi tutaj o symbol firmy. Kto być może dłużej jest na rynku, kto być może ma lepszą opinię, lepsze warunki. No i jakoś tak bardziej przypadł Wam do gustu. Może jeżeli chodzi właśnie o wynagrodzenie i tak dalej, i tak dalej. Królowa mieczy. Dobrze, co w lutym? W lutym mamy pazia mieczy, który odchodzi do przeszłości, więc wszelkiego rodzaju wstępne jakieś rozmowy są już za Wami. Jakieś ustalenia, jakieś informacje, na które czekaliście. Może być też taka sytuacja, że musieliście się dostosować do jakichś przepisów, zapoznać się z jakimiś informacjami. Kończycie już z przeglądaniem ogłoszeń, tak? Bo już się zdecydowaliście, wybraliście firmę. Natomiast te byki, które mają pracę, być może tutaj chciały przeforsować jakiś projekt. Też nawiązać współpracę z jakimiś dwoma firmami, bądź wprowadzić jakiś nowy produkt. Być może były uzależnione od czyjejś decyzji. Chodzi mi tutaj o urzędników, o rozporządzenia, o nowe formy rozliczenia. Królowa mieczy to może być też Ministerstwo Zdrowia, czyli nowe jakieś przepisy, nowe jakieś ustawy, do których trzeba dostosować swoją działalność. Każdy z Was wie, jaką ma firmę, jaką ma działalność, jest tego setki. Więc tutaj nie będę przytaczać przykładów. Ale być może o to tutaj chodzi. Że tak jakby byliście związani i z jedną, i z drugą stroną. I trzeba było coś zaplanować, znaleźć jakieś rozwiązanie, zdecydować się na coś. Albo idę uparcie w jednym kierunku, bądź dostosowuję się i trochę zmieniam ten kierunek. Jakiś pomysł będziecie realizować. Nawiązanie też współpracy tutaj z wagą bądź z bliźniakiem. Nowe pomysły, nowe produkty, nowe zadania. Co w lutym się będzie działo? 6 denarów, czyli współpraca, tak? Przyjęcie oferty pracy, wymiana handlowa, ten pieniądz krąży. Jakieś usługi, jakieś towary wymieniane na pieniążki. Mogą też jakieś pieniądze zasilić Wasz budżet. Jeżeli staraliście się tutaj właśnie w urzędach o jakieś tarcze, jakieś dotacje, jakieś dofinansowania, jakieś środki dodatkowe, które pozwolą Wam rozkręcić własny biznes, dostaniecie te pieniądze. Odszkodowania, tak. Niektóre mogą być poprzez wyroki sądowe. Mógł być jakiś spór. Tutaj też mi się wydaje, że niektóre byki były w jakiejś spółce. Była jakaś współpraca, jakaś spółka. I tutaj niektórzy zdecydują się odejść. Tutaj jakby była walka o tą posadę. Bądź dwie osoby walczyły o jedno stanowisko. Ja tak trochę mówię chaotycznie, kochani. Wyłapujcie to, co ja mówię, bo jak już mnie znacie, staram się różne wersje mówić, żeby nie było nudno. Monotematycznie, więc tutaj też mogła być taka sytuacja, że dopiero sędzia bądź sędzina musiała rozstrzygnąć, bądź trzeba było gdzieś tam sądownie, prawnie zakończyć jakąś współpracę, zamknąć spółkę i rozpocząć coś na własną rękę. Też tutaj też może być taka informacja. Natomiast jest ta 6 denarów, czyli bardzo dobrze. Pieniądze płyną do Was, jest współpraca, są transakcje, są klienci, jest ta płynność finansowa, ta równowaga, tak? Ten balans. Dobrze, jak to rokuje na przyszłość? Karta Księżyca. No macie na pewno
wyostrzoną intuicję, więc wierzycie, że ten sukces jest w zasięgu ręki. Trzeba korzystać z momentu, korzystać z szansy. Druga sprawa, księżyc mówi, mam inspirację twórczą do dalszego działania, do rozwoju. Nie mówię tego oficjalnie, ale wiem, że uda mi się coś zrealizować. Księżyc. Też nie do końca wiadomo, jak to dalej będzie. Sytuacja może być niejasna, nieklarowna, ale instynktownie wiecie, że to jest dobry kierunek. Zobaczymy, tutaj dopowiem tą kartę. Ósemka buław. No właśnie, że to jest dobry pomysł, że coś się rozkręci, coś się rozrusza, że będzie na to popyt, będzie zainteresowanie, że szybko zobaczycie efekty, tak? Ktoś nawiąże kontakty, ludzie będą zainteresowani. Praca też przez internet. Praca przez internet. Jakaś sprzedaż, jakieś usługi. Współpraca. Działacie intuicyjnie. Bardzo dobrze. No i co w marcu, moi kochani? No, po pierwsze, te osoby, które pracują na etacie, mają zagwarantowany ten etat. Piękne pieniądze, więc to już jest uzgodnione. Stałe miejsce pracy, szansa zarobienia dużych pieniędzy. Co się będzie działo w marcu? Opijanie sukcesów, kochani. Zamknięcie jakichś transakcji, jakichś projektów. Radość, że coś się udało, że zarobiliście pieniądze, że jesteście zadowoleni z pracy. Może być też jakaś firmowa impreza, ale to tylko tak na marginesie. Ogólnie zadowolenie z pracy, tak? Z efektów waszej pracy, z wyników waszej pracy. I to obojętnie, czy macie firmę, czy jesteście na etacie. No po prostu jest powód do radości i tyle. Dobrze. Udane też jakieś spotkania biznesowe. Zgrany zespół, że tak powiem. Czyli nie ma takich sytuacji, gdzie jakaś jest napięta, trudna atmosfera. Nie, wręcz przeciwnie, wszyscy się lubią, szanują, dobrze współpracują ze sobą i to się właśnie przekłada na dobre efekty pracy. Co, kochani, na przyszłość, tak? Siódemka mieczy. No robić swoje, bez względu na to, co tam piszą i mówią. Uważać tylko na złodziei, na osoby, które unikają zobowiązań, no jak w jakiś sposób próbują migać się od pracy. Ale też pośpiech jest wskazany. Dlaczego? Zobaczmy, dopowiemy tą kartę. As buław. No, bo robota się pali, robota czeka, więc tutaj nie czytam tej karty jako niekorzystnej, że coś tam może się zagubi, coś tam może ktoś sobie przywłaszczy. Raczej powiem śpieszyć się, żeby wykorzystać ten potencjał, żeby wyrobić normę, żeby zrealizować cele, bo to jest teraz ten czas. Macie ten sukces w swoich rękach i trzeba kuć żelazo, póki gorące. Ogromna energia do działania, zainteresowanie też w pracy i jeżeli własna firma, to naprawdę będziecie mieć jakieś zamówienia, nowe kontakty zawodowe, osoby, które będą tutaj zamawiać coś, chcieć współpracować z wami. No i oczywiście to przełoży się na monetyzację, tak? Natomiast jeżeli pracujecie na etacie, no to dalsze sukcesy przed wami. Dalsze sukcesy. Będziecie zbierać, że tak powiem, plony w przyszłości. Wy tego jeszcze teraz nie widzicie, ale to no, będzie już dostrzegalne, można powiedzieć, taką pełną parą w marcu. Więc kochani, no, o pracę nie musicie się naprawdę martwić. Wyjaśnią się jakieś kłótnie, spory, może tutaj z kimś się pokłóciliście i tutaj no, zakończenie jakiejś współpracy też tak może być. Ale razem związani byliście tutaj, może właśnie jakaś spółka, tak? Coś tutaj się kończy, wy się odcinacie i albo działacie na własną rękę, prowadzicie firmę, albo po prostu no, dostajecie awans. Pracodawca was wyróżnił, ewentualnie jeszcze inna wersja, że gdzie staraliście się w dwóch miejscach o pracę, no i zatrudni was kobieta. Dobrze, moi mili, to tyle, bardzo fajnie.
bo trudny okres przed nami. Widzicie, co się dzieje na świecie. Trzeba po prostu odnaleźć się w tym wszystkim, ale nie załamywać. I zobaczmy teraz sprawy uczuciowe. Co w uczuciach, moje byczki? Byk. Pierwszy kwartał, sprawy uczuciowe, karta patronka, byk. Byk. Pierwszy kwartał, sprawy uczuciowe, byk. No dobrze. Już przekładamy karty, zobaczymy, co patronuje bykowi. 10 kielichów. No to wy naprawdę będziecie mieli fantastyczny chyba ten pierwszy kwartał. 10 kielichów, zobaczcie. Pełnia szczęścia, miłości, obfitości, rodzina, małżeństwo, narzeczeństwo, wyznania uczuć. Coś fantastycznego. No dobrze. Już patrzymy. Karta miłości, karta takiego spokoju, uczucia szczęścia, wsparcia, bliskości rodziny. Dom, rodzina będzie dla was najważniejszy. Bliscy. Wy dla nich, oni dla was. Styczeń, styczeń dla byka. Już patrzymy. 3 denary. Siedem denarów. Zobaczcie symbol tej karty. Oczekiwanie. U niektórych powiększy się rodzina. Spełni się marzenie o dzidziusiu. Piękna karta. Przecudowna karta. Że tak autor sobie wizualizuje tą siódemkę denarów, prawda? I 10 buław. No, pokaż ładnie kartę. Dobrze. Luty. 8 buław. As buław. Dziesięć mieczy. Marzec. Kochankowie. Trzy kielichy. I sprawiedliwość. W tle czytania 5 denarów. Pięć denarów, jakiś smutek, poczucie samotności, ale tak, zobaczcie, tutaj jakby ktoś próbował was rozweselić, zwrócić uwagę na inne sprawy, tak? Poprawić wam humor.
Ta kobieta mówi, zwróć na mnie uwagę, zobacz, jak się dla ciebie staram. Ten mężczyzna jest jakiś zestresowany. To może być taka informacja, że być może u niektórych z was no, pojawi się informacja o dziecku, ale poprzez utratę pracy któregoś z was, bądź ogólnie kiepską sytuację, czy mieszkaniową, czy finansową, no z jednej strony będziecie się cieszyć, ale z drugiej strony jest tutaj taki ból i zmartwienia, co dalej, tak? Nie ukrywam, że niektóre byki tutaj mogą zaliczyć wpadkę, kochani. Trzeba będzie pomyśleć o ślubie, niektórzy pomyślą. A niektóre pary być może zostaną zdopingowane do określenia się w pewnych sytuacjach właśnie informacją o dzidziusiu, tak? Oczywiście będą bardzo szczęśliwi, ale trzeba będzie załatwić pewne formalności, żeby no wszystko było tak, jak powinno, tak? Jak dzieciątko przyjdzie na świat, żeby no nie było żadnych jakichś takich problemów. Zwłaszcza być może finansowych, bo teraz te dodatki różne są, wiecie jak to jest. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że może się pojawić jakiś romansik w pracy. No, samotne byki. Ktoś was oczaruje. Jedna impreza, druga impreza. Może się pojawić jakiś związek. Natomiast niewykluczony jest trójkąt, więc tutaj uważajcie. Jeżeli świadomie w to wchodzicie, wasza sprawa. Natomiast żebyście się później nie zdziwiły, że prawda jakaś wyjdzie na jaw i będziecie w szoku, że miał być to singiel bądź singielka, okazuje się, że jest rodzina gdzieś tam w tle. Dobrze, kochani, zaczynamy. Trzy denary. Co odchodzi do przyszłości? No właśnie, no tu jakieś być może małżeństwo bądź jakiś układ, jakiś związek. Może jesteście w długoletnim związku, tutaj mówię teraz do tych par, które będą się dziusia być może spodziewać. Natomiast u niektórych tutaj praca, podjęcie jakiejś pracy, nawiązanie jakiejś współpracy. No i być może jest tam ktoś, kto wam się podoba, ewentualnie wy się komuś podobacie. To są też jakieś starania. To są jakieś starania. Jakby to powiedzieć, przygotowywania dla par, które być może wiedzą, co nadchodzi, tak? To już jest jakby za wami. Więc tutaj na pewno jest to czytanie dla par, które już są razem, ale też jest czytanie dla singli, które być może były w jakiejś trudnej relacji, gdzie czekały, aż się coś rozwinie, bo ta siódemka denarów może też symbolizować takie cierpliwe czekanie na to, czy z tej mąki będzie chleb, czy nie. Czyli dam szansę, może jeszcze się coś zmieni, za dużo zainwestowałam w ten związek. Tak naprawdę no, już przestaje mi zależeć, bo tutaj niektóre byki być może się angażowały, właśnie starały. Cały czas jakby były tą stroną dominującą w relacji, ale partner jakby nie reaguje. No i to czekanie jeszcze się przedłuży, że tak powiem, w styczniu, ale myślę, że na koniec tego stycznia i można powiedzieć to, co na przyszłość jest tutaj zapowiadane, to jest ta dziesiątka buław, że niektóre byki no, jednak wezmą to na siebie, ale zdecydują się zakończyć tą trudną jakąś relację ze względu na to, że czuły się samotne. Czuły, że ten partner w ogóle nie zwraca na nich uwagi, tak? Że jest gdzieś w swoim świecie, że nie umie się odnaleźć w tym związku, że jest jakoś wycofany. No, jest pustka, tak? Piątka denarów to jest brak. Brak uczuć. A byk dąży do tego, żeby tych uczuć było jak najwięcej, bo jest prorodzinny, bo jest czuły, bo chce być może się już wreszcie ustatkować, ustabilizować i nie chce cały czas eksperymentować i szukać. Nie zależy mu na przygodzie, tylko na stabilizacji. Więc dlatego ta dziesiątka buław. Dziesiątka buław mówi też o tym, że już nie znosimy swojego partnera, że już doprowadza do nas do furii i gdzieś to się tak nakumulowało, że mamy dosyć. I nawet mając świadomość, że będziecie
obwiniani za rozpad tego związku, że będziecie obarczani odpowiedzialnością za to, co się stało, bierzecie to na klatę, bierzecie to na siebie, bo już Wam nie zależy, bo już macie tego dosyć, chcecie, żeby to się skończyło. Tego już po prostu nie ma. Co w lutym? W lutym, w międzyczasie być może, no właśnie, albo tutaj coś w pracy się zmieniło, więc nie wiem, ktoś do Was, mówiąc tak potocznie, zagadał, ktoś zwracał swoją uwagę na Was, tak, no jakieś tam zaczepki, jakieś podrywy, jakieś takie, wiecie, podchody, jak to się mówi. Ale też być może z kimś Wam się dobrze pisało przez internet. Jakieś strony, jakieś portale, tego jest teraz pełno, można sobie pisać, można sobie flirtować. Coś zaczęło się dziać i tutaj byk jest otwarty na nowe znajomości, na nowe przyjaźnie i myślę, że coś tutaj się rozwija we właściwym kierunku. Mówię, u jednych to będzie w przestrzeni zawodowo-finansowej, u innych będzie to ktoś poznany wirtualnie, ktoś być może, z którym na razie sobie piszecie, tam wysyłacie zdjęcia, ale no jeszcze można powiedzieć personalnie, osobiście się nie widzieliście. No i kochani, w lutym tutaj coś się będzie rozwijać, jest as buław, czyli oboje jesteście zaangażowani, i Wy, i ta druga strona. Jakiś romans tutaj się rozwija, rozkwita. Wreszcie byk czuje, że to jest to coś. To coś, na co czekał w tej poprzedniej relacji, ale tego nie znalazł. Jest ogień, jest namiętność, jest zafascynowanie, zauroczenie, szybsze bicie serca, chemia i w ogóle te wszystkie emocje i przede wszystkim takie zaufanie, taki wewnętrzny spokój i jakby podpowiedź intuicji, że to być może jest no, ta osoba na dobre i na złe, tak? Może połączy Was wspólna praca, może jakaś pasja, może po prostu nadajecie na tych samych falach, podobacie się sobie, no i jest to pożądanie, przede wszystkim ten magnetyzm, coś Was ku sobie pcha. Co na przyszłość i jak ten luty się kończy? No wydaje mi się, że byk trochę jest podłamany tym rozstaniem, natomiast na pewno coś się zmienia. No ja tą kartę widzę tak, że ten byk, który był w tej poprzedniej relacji, tego już nie ma. To już jest skończone. Teraz jakby zmartwychwstaje byk na nowo, czyli odradza się. Tamten byk jest uśmiercony, a tutaj odradza cię na nowo. Czyli powrót jakby do życia po jakiejś stagnacji, po jakiejś rutynie, po jakimś takim związku, no gdzie byk czuł się no zraniony, bezsilny, niekochany, załamany tym wszystkim. Taki nie do życia, można powiedzieć, tak? Że teraz wreszcie czuje, że żyje. Zobaczymy tą dziesiątkę. No, dwie dziesiątki obok siebie to jest karta sądu ostatecznego, więc tutaj być może chodzi o definitywne odcięcie się od przeszłości. Dziesiątka mieczy to są też zmartwienia, to są jakieś upokorzenia, to są jakieś takie właśnie emocje, które jeszcze gdzieś w nas siedzą, bo nas tak głęboko dobiły i w jakiś sposób skrzywdziły, że no ciężko nam się teraz jakoś podnieść i wrócić do tej takiej kondycji sprzed tego wszystkiego, co tu się wydarzyło, tak? Dziesiątka mieczy i ósemka kielichów. No właśnie. Nowy kierunek. Czyli definitywne rozstanie tutaj z tym pierwszym partnerem może być. Dla tego romansu w pracy. Byki, które tutaj dowiedzą się o ciąży, albo Wy sami zajdziecie, albo Wasza partnerka. No, dużo emocji to będzie Was kosztować, zwłaszcza mówię, te byki, które no, nie spodziewają się, tak? Będzie to niespodzianką, zaskoczeniem. Najpierw będziecie załamani i można, że tak powiedzieć, emocjonalnie rozbici, ale tutaj wsparcie myślę, że znajdziecie w swoim partnerze bądź partnerce i no i zdecydujecie się no dalej układać sobie życie, tak?
Trzeba będzie tutaj odejść od tych negatywnych emocji, porzucić je, znaleźć szczęście, cieszyć się, celebrować pełnią szczęścia. Taką przemianę tutaj widzę w uczuciach u byka. Ty byłeś, byku, jakoś przyblokowany jakimś nieudanym związkiem, jakimś partnerem, który w ogóle ci zagracał życie, że tak powiem, a ty dopiero tutaj odżyjesz. No i co? Niektórzy romans w pracy, karta kochanków, związek na pewno. W marcu zabawa, spotkania. Wspólnie spędzany czas, być może planowanie jakiejś uroczystości. Tutaj niektórzy będą chcieli w kwietniu ślub wziąć. Bądź planować małżeństwo, tak? Mamy kartę sprawiedliwości. Podpisanie kontraktu. Przyrzeczenie sobie jakiejś prawdy. Ale jest to też karta harmonii i równowagi. Partnerstwa. Uczciwości. No i dobrych rokowań na przyszłość, jeżeli chodzi o związek. Zaakceptowania danej sytuacji. Jeżeli tutaj rozstawaliście się z mężem bądź żoną, no bo są te trzy denary, więc może to symbolizować kontrakt, tak? Takie przypieczętowanie. To tutaj zdecydujecie się na rozwód, bądź już będzie nawet po rozwodzie. Myślę, że w kwietniu gdzieś tak. Ten nowy partner bądź partnerka to może być bliźniak. Bliźniak, ewentualnie waga. Ale jakaś tutaj historia się zadzieje, jakieś zmiany. Na pewno samotne byki poznają kogoś. Bardzo się zakochają, no będzie to coś, co was oszołomi. No tutaj też mogą być jakieś trójkąty, więc uważajcie, bo będzie bardzo fajnie. Zaskoczy was jakaś informacja, będziecie musieli podjąć decyzję, że ktoś jest w związku małżeńskim, ale może jakoś jest tak, że będzie chciał się rozwieść, będzie chciał to zakończyć dla was. Natomiast tutaj mówię, niektórzy będą się spodziewać dzidziusia, nie obawiajcie się, że to was jakoś przeciąży, przytłoczy. Ogromna radość, zwłaszcza tutaj mówię do tych par, u których jest wszystko ok, bardzo się kochacie, tylko chwilowo macie problemy finansowe, tak? Bądź mieszkaniowe i będziecie się zastanawiać, co tu zrobić, jak my sobie poradzimy. Macie dziesiątkę kielichów w tle. A co dziesiątka kielichów mówi? Rodzina, przyjaciele, bliscy nie zostawią was bez pomocy. Możecie na nich liczyć. Ktoś się o was zatroszczy, ktoś wam pomoże, więc tutaj cieszcie się swoim szczęściem, planujcie małżeństwo. Jeżeli jesteście już w związku małżeńskim, to po prostu może być tak, że pod koniec marca ta osoba z waszej relacji, która ubolewa nad tym, że nie ma pracy, bądź ma jakieś problemy w pracy, tą pracę znajdzie i wszystko się uspokoi, wszystko się wyrówna, wszystko się unormuje. Nie ma powodów do zmartwień. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego pierwszego kwartału. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich, przecież każdy z was ma inną historię życiową. No to byłoby nienormalne, jakby każdemu to rezonowało i każdy by miał tak samo w życiu. To wiadomo, że tak nie jest. Więc wybierajcie zawsze tylko te karty, które wam pasują. Jak wam nie pasują, to w ogóle ich nie bierzcie pod uwagę. No i odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Tam zawsze jest jakaś jednak dodatkowa wskazówka, która może uzupełnić to czytanie. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do kolejnego razu.